Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Benusz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach głosowanie w Elbo zakończone oraz trzy furie pomkną po torach. Zakończyło się głosowanie w ramach legnickiego budżetu obywatelskiego na rok 2018. Jednocześnie miasto oddaje do użytku inwestycje, na które legniczanie głosowali w ubiegłym roku. Najlepiej by było to na górze. Albo jakąś objemkę. Tutaj. Ja o tym myślę. No tak, to jest za wysoko. Przy ulicy Oświęcimskiej w piątek trwały odbiory parku linowego dla dzieci wraz ze zjeżdżalniami. To największa tego typu piramida w mieście. Pojawili się już także pierwsi milusińscy testujący obiekt. Ja uważam, że to jest świetny pomysł zarówno dla 3-4-latków, jak i takich starszych dzieci, gdzie tego brakowało, takich 8-9-latków, którzy gdzieś tam się wstydzą na huśtawce, a tu jednak dużo, dużo do wykazania mogą się pokazać na tym linach, że tak powiem. Ja chciałem zapytać, bo ta inwestycja była zrealizowana w ramach legnickiego budżetu obywatelskiego. Tak. Pani brała udział? Oczywiście. Zawsze głosuję co roku. Tutaj głosuję na to miejsce, bo mam blisko i bardzo mi się to podoba. Autor projektu nie krył zadowolenia, a w dodatku jego propozycja wygrała także w zakończonej niedawno edycji głosowania. Nie wypada mi przed kamerą krzyczeć, ale naprawdę, naprawdę mega się cieszę. Zresztą widząc zgraję dzieciaków, która skacze na wieży, bo jeszcze przed odbiorem technicznym już dzieci tutaj szalały, wariowały i nie można było ich odgonić. No serce się raduje, to już jest któryś projekt. Plac nabiera wspaniałego wyglądu. Chyba myślę, że pochwalę się, że jest to najładniejszy plac i najbardziej okazały ze wszystkich placów zabaw w całym mieście. Pan Tomasz ma w głowie kolejne propozycje, które mogą upiększyć jego małą ojczyznę, ale dodaje, że to niespodzianka. W głosowaniu na projekty, które będą realizowane w przyszłym roku, wziął udział 7865 legniczan. Wybraliśmy 11 projektów w 11 obszarach. Z tego, co wyczytaliśmy ze statystyk, najbardziej aktywnymi mieszkańcami w legnickim budżecie obywatelskim w tym roku byli mieszkańcy osiedla Kopernik, zaś osiedle Piekary, tu jednostka B i C, uzyskała największą liczbę punktów. Najwięcej głosów oddali legniczanie w wieku od 25 do 39 lat. Tendencje dotyczące wieku nie zmieniły się w porównaniu z poprzednimi edycjami LBO. Mieszkańcy toczyli jak co roku zaciętą rywalizację o promocję swoich pomysłów. Nowością były plakaty. Mnóstwo liderów zgłosiło się do nas do punktu, żeby pobrać te dodatkowe materiały promocyjne. Byli bardzo zadowoleni z tego tytułu promocji. Podsunęli nam nowe pomysły na przyszły rok, a z niektórych na pewno skorzystamy. Przypomnijmy, że w ramach legnickiego budżetu obywatelskiego realizowane są inwestycje do 200 tysięcy złotych w każdym z 11 obszarów, na które podzielono miasto. Pociągi kolei dolnośląskich nazwano na cześć spektakli i patronki legnickiego teatru. Teraz legniczanie jadący do Wrocławia mogą wsiąść w trzy furie czy do Modrzejewskiej. W ramach współpracy Kolei Dolnośląskich i Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy trzy pociągi zyskały nowe nazwy. Na trasie z Legnicy do Wrocławia możemy więc sunąć trzema furiami czy balladą o Zakaczawiu. Akcja Daj się pociągnąć do teatru ma zapraszać pasażerów na przedstawienia. Na legnickim dworcu towarzyszyli jej aktorzy z amatorskiej grupy z Miłkowic oraz tancerze z Rzeszotar. Przypomnijmy, że koleje podpisały porozumienie o współpracy z teatrem w marcu tego roku. W
sobotę po raz ósmy odbędzie się Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych. Jak co roku organizatorzy zapraszają wszystkich do poznania cichych bohaterów naszego miasta. Akcję rozpocznie parada o godzinie 12. Festiwal organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica. Na stanowiskach w Galerii Piastów będzie można zapoznać się z działalnością 17 organizacji pozarządowych funkcjonujących w naszym mieście. Część z tych co zwykle, część nowych i ja myślę, że po prostu tak powinno być. Nie wszyscy się zmieścimy, bo jest nas ponad 300 w Legnicy, natomiast te które chcą promować swoją działalność, to są z nami w Galerii Piastów od godziny 12.25 do godziny 18.00. FLOP rozpocznie się od uroczystej parady, która w południe przejdzie ulicą Najświętszej Marii Panny. Chciałabym zaprosić wszystkich członków legnickich organizacji pozarządowych do przynajmniej udziału we FLOP paradzie. To nie kosztuje, ale możemy pokazać społeczeństwu Legnicy, jak jest nas wiele, jak jest wiele osób, które nie licząc na finanse, angażują się w życie miasta, w życie społeczności. Legnickie organizacje pozarządowe borykają się na co dzień z wieloma problemami. Praca społeczna, za którą nie idą pieniądze do kieszeni, nie jest chyba zbyt poważana przez społeczeństwo. Jesteśmy w zasadzie ludźmi przeciętnymi, nie wyróżniamy się naszym bogactwem, naszym posiadaniem, a tylko zaangażowaniem społecznym. Sobotnia akcja to także możliwość do poznania potrzeb społeczników w naszym mieście. Koncert chóru Pro Musica z Węgier odbędzie się 22 października w Kościele Ewangelickim Marii Panny w Legnicy. Repertuar wykonywany przez dziewczęcy chór jest bogaty i zróżnicowany. Dziewczęcy chór Pro Musica powstał w 1986 roku. Od momentu powstania jest prowadzony przez Denesza Sobu, wybitną postać węgierskiej i światowej dyrygentury chóralnej. Wracamy znowu do Węgier. W maju mieliśmy Dzień Kultury Węgierskiej. Teraz 22 października zapraszamy Państwa na koncert chóru dziewczęcego Pro Musica z Węgier. Niestety nazwy miejscowości nie potrafię wymówić, bo jest tak skomplikowana. Chór przyjeżdża na zaproszenie senator Doroty Czudowskiej i poseł Ewy Szymańskiej z okazji 500-lecia reformacji w Europie. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Kilkaset miejsc na bezpłatne badania kolonoskopowe czeka w pracowniach endoskopowych Legnickiego, Lubińskiego i Głogowskiego punktu MCZ. Terminy oczekiwania są bardzo krótkie i nie trzeba skierowań. Badanie kolonoskopowe polegające na obejrzeniu jelita grubego od wewnątrz to jedna z diagnostyk, które przez pacjentów bywają omijane szerokim łukiem. Z jednej strony strach przed bólem, z drugiej skrępowanie sprawiają, że mało kto chce poddać się temu badaniu. Lekarze zapewniają, że badanie jest praktycznie bezbolesne. Nowotwór jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów u człowieka. Jego częstość wzrasta z wiekiem. Choroba o tyle jakby istotna, że wcześniej wykryta jest w zupełności wyleczalna, natomiast przez długi czas nie daje żadnych objawów. Dlatego kolonoskopia jest takim badaniem, które uznane jest na całym świecie jako badanie przesiewowe i co ciekawe, Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, które jakby pozwoliło sobie na prowadzenie takiego badania. Legniczanie, którzy wpisują się w wytyczne bezpłatnych badań, mogą zgłosić się do przychodni MCZ przy ulicy Okrzei. Pierwszy projekt dotyczy osób, które są w wieku od 50 do 65 lat i ostatnie badanie miały 10 lat temu oraz tych, które mają 40 lat, ale w ich rodzinie ktoś chorował na raka jelita grubego. Drugi program przeznaczony jest dla tych, którzy pracują, są w wieku od 55 do 64 roku życia i pochodzą z powiatów lubińskiego, legnickiego, głogowskiego, polkowickiego i górowskiego. Kolonoskopia na tą chwilę, mimo rozwoju technik obrazowych, tomografów, USG,
no jednak jest najdokładniejszym badaniem do oceny śluzówki jelita grubego i pozwala na wczesne wykrycie zarówno zmian przednowotworowych, czyli polipów, lub zmian nowotworowych. I nawet te zmiany nowotworowe, jeżeli już dojdzie do rozwoju raka jelita grubego, a jest to wczesna zmiana, usunięcie tego fragmentu jelita, czasem możliwe nawet technikami endoskopowymi, podaje tak naprawdę pełne wyleczenie. Więcej informacji Legniczanie mogą uzyskać pod numerem telefonu 76 74 39 540. To już wszystkie informacje na dziś w mięsowej redakcji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego weekendu. Do widzenia.